Dzień dobry, Tomek Kutera. Paweł Kamiński. Poligamia.pl, zapraszamy na Politydzień. Czyli przegląd newsów z ostatniego tygodnia. Zobaczymy, co tam działo się w grach. Weekend, 20 i 21 października. Team Meat, twórcy Super Meat Boya, robią nową grę. Robią grę o kotach. Nie będzie tym razem chłopca z mięsa, natomiast będą koty i te koty chyba będą dziwne. Będą na przykład dwugłowe. Gra nazywa się Mugenics i na razie nie wiadomo o niej za wiele, nie wiadomo jak będziemy w nią grać, ale będzie to gra o genetycznym modyfikowaniu kotów, ale podobno żadnym kotom krzywda ma się nie stać. Miejmy nadzieję. Team Meat robi gry, które wyglądają na takie dość groteskowe, ale w gruncie rzeczy są sympatycznymi produkcjami i zawsze przyjemnie spędza się z nimi czas, więc koty plus Team Meat może się równać tylko wielki sukces. Poniedziałek, 22 października, produkcja filmowego Assassin's Creed rusza z kopyta. Już od dawna wiedzieliśmy, że rolę główną w tym filmie zagra Michael Fassbender i wygląda na to, że nie były to tylko plotki i wbrew pozorom nie tak jak inne filmy o grach, ten jednak powstanie. Tak, premiera ma odbyć się w 2014 roku. Ubisoft będzie odpowiadał za jakby całą sferę, jak rozumiem, fabularną, będzie wszystko kontrolował, żeby było zgodne z kanonem asasynowym, a poza tym w produkcji pomoże studio New Regency, a dystrybucją zajmie się znana firma Fox, więc to wróży całkiem dobrze. Ubisoft ma jeden udany film na podstawie gry na koncie, czyli Prince of Persia Piaski Czasu. Zobaczymy, co wyjdzie z Asasyna. No, Prince of Persia nie był najgorszy, więc mamy szansę, że coś z tego wyjdzie. Wtorek, 23 października, okazuje się, że skandale wokół pierwszego Grand Theft Auto, tego takiego pierwszego z widokiem z góry, były zaplanowane przez PR. Nie musisz mi tłumaczyć, które to było pierwsze Grand Theft Auto. Do dzisiaj doskonale pamiętam rozjeżdżanie wycieczek szkolnych, strzelanie do policjantów i wszystko inne, co sprawiło, że chociaż GTA miało bardzo umowną grafikę, to jak na ówczesne czasy szokowało. Szokowało i szokowało główny nurt, czyli mainstream, który się tym zajmował, głośno mówił, piętnował GTA. Okazuje się, że wszystko było zaplanowane przez dział PR-u, sprytny, firmy, która odpowiadała za GTA, późniejszy Rockstar. No i to chyba pomogło w wypromowaniu tamtej gry. No to jest interesująca informacja. Ciekawe, czy dzisiaj coś takiego by przeszło, albo czy jeszcze dzisiaj coś takiego ma miejsce. No myślę, że przewidywane są reakcje na temat gier, natomiast żeby ktoś zaplanował sobie konkretnie skandale, chociaż pewne gry są oskarżone o to, że zawiera się w nich elementy, które przyciągną właśnie uwagę mainstreamowych mediów. Tu możemy pomyśleć o choćby o takim tytule jak nowy Tomb Raider, gdzie z Larą też dzieją się różne okropne rzeczy i to jest w pewnym sensie na pewno zrobione po to, żeby wywołać kontrowersje wokół tej znanej postaci. Środa, 24 października, dodatek do XCOM Enemy Unknown się zapowiedział. Brakowało ci czegoś, jak grałeś w XCOMa? Wiesz co, powiem ci, że nie, ale sądzę też, że osobom, którym czegoś brakowało, bo na przykład twierdziły, że gra była zbyt mało złożona, ten dodatek niespecjalnie pomoże, bo tam będą po prostu nowe misje, specjalny żołnierz, którego będzie można odblokować dzięki nim. Wszystko ma być jakoś takie, jakoś związane fabułą tego dodatku, ma być tam jakieś właśnie tło, nie będą to jakieś losowe misje, tylko raczej jakiś taki dosyć ścisły dodatek. Nie wiadomo, kiedy się pojawi, nie wiadomo, ile będzie kosztował, no ale został zapowiedziany. A poza tym w środę zapowiedziano także kolekcjonerską edycję Puszki Pandory. Czyli pierwszej gry z Polski. W chwili, gdy to mówimy, prawdopodobnie już jej nie ma albo się kończy, bowiem sprzedawana jest na targach PGA, Poznań Game Arena, które właśnie trwają i nakład ma limitowany do 100 sztuk. Tak, i kosztuje poniżej 50 zł. Będzie na kasetach magnetofonowych zapakowane w ładną puszkę, więc gratka dla kolekcjonerów. Czwartek, 25 października, zapowiedziano dodatek do Dishonored, ale chyba nie jesteś z niego specjalnie zadowolony jako gracz, któremu się Dishonored podobało. Dishonored podobało mi się umiarkowanie, aczkolwiek jestem zadowolony z wieści o dodatku o tyle, że mam przeczucie, że ta gra była za krótka i można by do niej jeszcze wiele dodać. Nawet przy przechodzeniu jej po cichu czuć jednak, że tych misji jest tylko 9 i można by tam coś jeszcze znaleźć, aczkolwiek dodatek nie będzie jakiś specjalnie rozbudowany i będzie tam zupełnie inny bohater, więc ciekaw jestem, jak to połączą z główną linią fabularną, ale chyba bardziej czekam na bardziej rozbudowane dodatki, które pojawią się w przyszłym roku. Piątek, 26 października. Ciekawa rzecz trafi do StarCraft 2, na razie do bety dodatku Heart of the Swarm, czyli zdobywanie poziomów.
ale zdobywanie poziomów czego? Jednostek? Nie mamy bohatera gracza. Czy mamy konto gracza? Nie, no jest konto gracza i na koncie gracza będzie można zdobywać poziomy od 1 do 20 w każdej z trzech raz, którymi gra się w StarCraftie. No i będą jakieś tam weekendy z podwójnym doświadczeniem, bonusy za pierwszą wygraną dnia i tak dalej, i tak dalej. Dzięki doświadczeniu będzie można także odblokowywać nowe portrety dla gracza, dla jego konta. No i to jakby dużo gier ma coś takiego, tak? Wszystkie gry sieciowe dzisiaj mają taki system, StarCraft nie, więc nic dziwnego, chyba że ktoś postanowił to wprowadzić. No, na pewno przykuje to do StarCrafta, bo nic tak nie motywuje do grania jak nagrody za kolejne poziomy doświadczenia i możliwość gromadzenia sobie punkcików. A czy są to pierwsze kroki przed zrobieniem StarCrafta darmowym? Zobaczymy. Na ten piątek to już wszystko. Na następny politydzień zapraszamy następny piątek. Paweł Kamiński, Tomek Kutera, Poligamia.pl. Do zobaczenia. Weekend! Pa, pa, pa.